Witam wszystkich serdecznie w Transylwanii. Dzisiaj będziemy robić walk around the Humvee, czyli zobaczymy jak wygląda prawdziwe auto terenowe do ciężkiej jazdy w terenie. Zaraz do niego dojdziemy. Pies gdzieś tutaj mi się zgubił. Psa trzeba będzie odprowadzić. Dobrze, zaraz będziemy przepatrywać tego bydlaka. I od razu zaznaczę, że pakowność paki z tyłu, która wygląda mniej więcej tak. Dzisiaj słońce strasznie świeci, trochę nam przeszkadza, a wygląda tak. I tutaj mieści się albo może się zmieścić średni kład. Coś w takim stylu właśnie, jak jest tutaj. To wszystko wchodzi tutaj właśnie na pakę. Hamerka. No dobra. To tyle, a zaraz przejdziemy do części głównej, czyli będziemy odpalać hamera. Zobaczymy, co jest pod spodem, co jest w środku. Widzimy się za chwilę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie z Transylwanii. A tak jak powiedziałem, kontynuacja walk around the Humvee, auto terenowe. No nic, spróbujemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda pod maską. 6,5 diesel Humvee 99 rocznik M1097 1097 model. Jak widać, ma już swoje lata, ale tak jak to mówią, stare, ale jare. No nic, zaczniemy od tego, że spróbujemy odpalić go, no i pójdziemy dalej. Tak jak wcześniej pokazywałem, właśnie tutaj jest ta ogromna, znaczy ogromna, no w miarę duża paka, gdzie można zapakować kłada. A w środku cały środek jest tak wymierzony, tak zrobiony, aby wchodziły tutaj trumny, żeby można było po prostu rannych żołnierzy przewieźć. Idzie przerwa idzie aż do końca, do samego przodu auta, więc cały ten przód i tył jest dostępny, że można po prostu przewozić tutaj trumny z ciałami. No nic, tak czy inaczej, można przewozić też dużo innych rzeczy, tak na przykład jak wcześniej mówiłem, kład. No i wszystko, co jest tutaj właśnie, tutaj te drzwi są takie właśnie tutaj temporary, brezentowe, dach. Tak jak widać, wszystko jest ściągane, można to ściągnąć i jechać bez drzwi, bez dachu. Auto jest wtedy całkowicie otwarte. No to nic, palimy auto.
Tak, musimy poczekać, tutaj jest taka kontrolka, która musi się wyłączyć, właśnie się wyłączyła i wtedy zapalamy. Teraz będziemy promocować. Będzie bardzo głośno. W środku, mimo że auto jest bardzo szerokie, jest szerokie. Nie ma tyle miejsca, ile po prostu by się oczekiwało od tego auta, ale można siąść, nie powiem, że wygodnie, ale można siąść, jest miejsce dla pasażera. Ja tu akurat stawiłem takie małe radyjko, szyba rozszczepiana po środku, a z przegrodą, i tak jak mówiłem, dach ściągany, można ściągnąć. Oczywiście mamy też zabezpieczenie. Nie możemy się bez tego ruszać. Skrzynia, czterobiegowa skrzynia plus blokady, ręczny hamulec. A co jeszcze? Tutaj mamy wycieraczki, silnik do wycieraczek, a zegary. Przejechane mamy teraz, zaraz zobaczę, 1290 mil. Na liczniku 60 mil, 100 km na godzinę. Oprócz tego ciśnienie oleju, paliwo, wiatraki, oświetlenie, no i oczywiście tutaj musimy się ubezpieczać. Myślę, że jesteśmy gotowi do drogi. Zaraz ruszamy. Teraz będziemy odpinać auto, będziemy ściągać grill. No i pod maskę. Tak wcześniej wspominałem, przejdzie pół litra diesel. Tutaj mamy ogromny alternator. A tutaj to jest filtr paliwa. Wiem, bo ostatnio wymieniałem. Potężne opony. Jest ta filtra powietrza. No i grzybek. Dotąd można jechać w wodzie. Moim zdaniem silnik chodzi dobrze. Jestem mechanikiem, to prawda, ale wydaje mi się, że silnik jest ok. Leje,
bo transmisja wszystko było wymienione. Więc chyba jesteśmy gotowi na test. Pochylona różnica. Że uda nam się jeszcze wejść pod auto. Tutaj z tyłu mamy kilka nalepek. Będziemy się powoli żegnać, a pozdrawiam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś planuje w niedalekim czasie jakiś poważny off-road, no to to jest moim zdaniem to jest najlepszy kandydat. Oczywiście jest wiele wersji Hammera. Są nawet takie, które po prostu hamery, które można wykorzystać, przerobić na kampery. Są otwierane wersje, są bardziej twarde, zamykane wersje. Ale moim zdaniem to jest to. Oczywiście gdzie można kupić hamera? Na dzień dzisiejszy jest to Government Planet. Bez problemu można wejść na aukcję i kupić to, co się chce. Także żegnam jeszcze raz. Pozdrawiam. W drodze. Na dzisiaj powoli kończymy. Auto, uważam, jest gotowe do zaliczenia testu. A tyle, co o tym myślisz? Auto jest gotowe na test? Myślę, że tak. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkich zapaleńców na off-road. Życzę wielu przygód. A my spróbujemy przygód w najbliższym czasie. Drogę. Robiłem walk around na Hammera. Mamy tutaj Dominika, nasz mechanik, tutaj domowy, zresztą widać, widać. Co Dominik sądzisz o naszym Hammerze? Czy jest już gotowy do podjęcia jakichś trudnych terenów? Definitywnie. Definitywnie, słyszycie, definitywnie. Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku, żegnamy się, do widzenia. Do widzenia.